wypada na naszej dzielnicy i nie przeznaczaliśmy środków finansowych na ogrodzenie tych ogródków, aby uchronić przed zwierzętami, które tam będzie czyszczały. Pieskami się powiedzieć. Będą w styczniu na objeździe tych ogródków, mamy 34 ogródki organowskie. Wszystkie drzwi są pootwierane, to jest zwierzęta, które tam powiedzą. Mam propozycję, aby na gankach zabudować takie właśnie znaki graficzne, ale może przemawiały do mieszkańców, żeby właśnie zamykać bramę. Nie, żeby pisać proszę o zamykanie bramki wejściowej, tylko może coś takiego przemówić do społeczeństwa, do starszego społeczeństwa, bo dziecko może tego nie rozumieć, ale najczęściej dzieci są prowadzone za rączkę, żeby taki obrazek przemawiał do wyobraźni, że trzeba bramkę zamykać. I taka jest moja propozycja, albo ten znaczek, tylko to by trzeba było na wszystkim, albo taki. Tu jest więcej pisania, mniej przemawia. Taki jeden znak graficzny jest przemawiający właśnie pieska, który... No za ładnie to nie wygląda, są pieski. Ale takie znaki graficzne, które ładniejsze wcześniej to już były wieszane. W tej chwili właśnie... Dzisiaj powiesi, w jesieni zauważyłem, że nawet niektórzy mieszkańcy przyprowadzają pieski na ogródek jadarowski, wypuszczają go luzem, bo można może sobie gonić luzem. To chciałbym właśnie, żeby te pieniądze, które są inwestowane na ogrodzanie tych ogródków jadarowskich, żeby nie były marnotrawione, bo z tego, że nie obraca, że jest tym takim dostępem. Włożę to... No to jeżeli wnieśli to do ZIK-i, to propozycję. Ale to jest to, co Józio mówi, że to było rok jest mieszane. Ale wysłuch nie ma, no oczywiście. To jest nierozwiązanie. Dzisiaj powieści, które nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.